poznali się w 2016 roku. Spotkali się na premierze spektaklu Słownik Ptaszków Polskich, w którym Doda wcielała się w postać Angeliki. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, ale wokalistka wielokrotnie mówiła o tym, że połączyła ją z Emilem szczera i autentyczna przyjaźń. Wkrótce oboje poczuli do siebie coś więcej. Po półtora roku Emil oświadczył się, a w 2018 roku wzięli ślub w tajemnicy przed wszystkimi, najpierw w Ciechanowie, a później w hiszpańskiej Marbelli. Goście, którzy polecieli do Hiszpanii, nie wiedzieli, że będą świadkami tak ważnej uroczystości. Niestety, związek rozpadł się w atmosferze skandalu. W czerwcu 2021 roku Doda poinformowała o rozstaniu, decyzja była długo przepracowana, przemyślana i jest ostateczna, kulisy naszego rozstania pozostawiam dla siebie, podobnie, jak i cały nasz 5-letni związek. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Niedługo potem zaczęły pojawiać się informacje o konflikcie pary, okazało się, że po wspólnej pracy nad filmem. Później wokalistka ujawniła, że, a następnie opublikowała rozprawie rozwodowej, do której doszło 15 listopada 2021 roku. Emil Stępień udostępnił na Instagramie post, w którym zwrócił się do Dody. Po serii oświadczeń przedstawiających ją niezbyt korzystnym świetle, słowa producenta mogą zaskakiwać. Droga Doroto, chciałbym Ci serdecznie podziękować za wspólnie spędzone lata, Twoją miłość, ciepło i kobiecość. Byliśmy rodziną i pozostaniesz dla mnie ważną osobą w moim życiu. Zawsze możesz bezinteresownie na mnie liczyć. Życzę Ci dużo szczęścia i takiej miłości, na którą ciągle czekasz. Zasługujesz na nią. Zawsze będę bronił Twojego dobrego imienia, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Proszę, wybacz mi moje błędy. Przepraszam, napisałem Emil Stępień, źródło.